tak łączy. Zobaczysz, jak będzie wyruszenie. Marta zrobiła tak filmik z dotychczasowych pokazów, tak posklejała różne zdjęcia. Będziesz musiał jakieś dobrze było mówić i powiedziała, co należy. Wyselekcjonowanej jej sztuki, dlatego że pokazujemy tutaj różne etapy jej twórczości. Ja przyciszę troszeczkę, ponieważ najstarszą pracę, którą mamy, mam z 2005 roku. Jest to kolekcja nasza galeryjna. Jest to taka jedna z wcześniejszych prac olejnych, dosyć tajemnicza. I też o swojej twórczości pani Katarzyna Kania pisze, że ale chyba tutaj będzie ten moment, kiedy zacytuję jej wypowiedź na temat jej twórczości. Jest to jedyna praca olejna, którą chcieliśmy bardzo też zaprezentować z różnych względów, ponieważ my jako galeria też tworzymy swoją indywidualną kolekcję. I zarówno Galeria 8 plus i ITCAT ma, prezentujemy co jakiś czas jakby indywidualne nasze kolekcje. Wybieramy twórców i zaczynamy współpracować z twórcami, którzy jakby stylistycznie nas interesują. A teraz mamy kolejną odsłonę. Jest to technika właśnie pasteli i dosyć ciekawe prace, które tutaj mają Państwo zaprezentowane. Wirtuazeria pasteli. Rzeczywiście, technika pasteli jest dosyć ciekawą i trudną techniką. Nie każdy, proszę Państwa, niech mi Państwo wierzą, może operować tą techniką, może tą pastelą poprowadzić. Rzeczywiście tutaj pani Katarzyna Kania pokazała cały kunszt i jakby tą stylistykę pasteli. Tutaj naprawdę dość ciekawe dwie prace. Ponadto kolejna taka mała prezentacja olejna też tutaj zaprezentowana i większe prace wykonane właśnie przez panią Katarzynę Kanię, Szmaragdowa Kraina, gdzie ta przeplatanie, że na pierwszy rzut oka nie czujemy, że to jest technika pasteli. Jest to technika zmieniona takim kolorytem. I rzeczywiście, dlaczego jest to technika trudna? Ponieważ malując, często rozmarowujemy tą warstwę pierwszą. Ona się zmienia i trzeba naprawdę opanować tą technikę, żeby takie formy uzyskać. Ponadto mamy tutaj prezentację też Jak się nie boję nocnych gier z upiorami. Linoryt na fizelinie, też wydruk taki graficzny, dosyć ciekawy i dwie rysunek, który pokazuje, jaką kreskę ma pani Katarzyna Kania, rysunek ołówkiem, déjà vu i sama artystka w formie właśnie takiej monotypii, troszkę też techniki Mój Świat 2, z cyklu Mój Świat 2, tutaj zaprezentowany. A co artystka mówi o swojej twórczości, to chciałabym zaprezentować. Podróżując po krystalicznych wymiarach, wpadam w sieć olśniewających snów na jawy, które prowadzą mnie przez kolejne akty sztuki. To, co ujrzałam, zdumiało mnie. Pragnę przekazać piękno, które zobaczyłam i doświadczyłam poprzez nieograniczone możliwości tworzenia w najróżniejszych technikach, za pomocą malarstwa olejnego, rysunku, grafiki czy fotografii. Podejmuję się różnych tematów. Uważam, że artysta ma moc do zaglądania na drugą stronę zwierciadła. Tam, po drugiej stronie, znajduje się scenografia deformująca rzeczywistość. Inspiracje zaczerpnięte z mitologii, baśni, podań, świata, fantastyki. Od dziecka mnie fascynowały i prowadziły moje oczy w stronę niezwykłego świata wyobraźni, magii, duchowości i nieśmiertelności.
I praktycznie to są słowa, jakimi wyraża pani Katarzyna Kania swoją twórczość. Rzeczywiście ta jej, jej tematyka jest dosyć taka mieszana i rzeczywiście jest zawaluowany ten świat baśni, tajemniczości, fantastyki. I wydaje mi się, że każdy z nas w tych pracach potrafi odkryć własny, indywidualny jakby odczyt. I chyba na tym też sztuka polega. Czytajmy sztukę i mówmy o tej sztuce, a ten etap, jakby ten fragment tej krótkiej naszej prezentacji tutaj w naszej galerii, niech będzie takim pierwszym zetknięciem tutaj u nas w galerii z twórczością pani Katarzyny Kani. Serdecznie dziękuję też w imieniu artystki za przybycie. Też dziękujemy zawsze i będziemy informować o nowych godzinach w następnym tygodniu. Otwarcie naszej galerii z różnych względów. Oprócz tego również będą nowe godziny, więc serdecznie będziemy zapraszać na nasze strony. Serdecznie zapraszam do poczęstunku i do na lampkę wina. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.